Znajdujemy się w galerii Ośrodka Kultury Norwida. Wernisaż artystki, malarki, rzeźbiarza i scenografa Marii Wójcik. Dlaczego akurat w tym miejscu? Dlatego, że Maria Wójcik, chociaż urodzona we Wrocławiu i dzieciństwo spędziła na Suwalszczyźnie, będąc małym dzieckiem przybyła tu do Nowej Huty wraz z rodzicami. Korzenie są bardzo ważne. I w pewnej chwili człowiek odczuwa, że po prostu trzeba wrócić do tego miejsca, prawda, skąd czerpało się te pierwsze wrażenia, stawiały się pierwsze kroki. A ten cykl obrazów jest poświęcony mojemu ojcu, którego niestety już nie ma. Jako samouk malował. Uważałam, że trzeba złożyć takiemu człowiekowi hołd. Ten cykl nosi tytuł Brzoza i prezentowane jest 13 obrazów, które są stworzone techniką olejną. To ukochane drzewo artystki, jest w tym drzewie jakaś siła, zdrowie, witalność. Sama posadziła w swojej rzymskiej posiadłości brzozy. To jest taka zaduma nad przemijaniem, nad nieśmiertelnością, refleksja, wzruszenie. Twierdzi tak samo, jak to mówił wielki mistrz Tadeusz Kantor, że sztuka jest konstrukcją wzruszeń. Czuję się osobą wybraną, że mogę tworzyć tak jak ja chcę, to co ja chcę. Także i właśnie w takim kraju jak Włochy, kolebka sztuki. Tak się złożyło, że od dawna jestem zauroczona szermierką i jako była olimpijka i mąż, który również startował na olimpiadzie, postanowiliśmy uaktywnić, uszermierczyć Nową Hutę i założyliśmy klub pod wiele mówiącym tytułem Zerwikaptur. Trzeba przyznać, że szermierka nie jest łatwą dyscypliną sportową z wielu względów. Ja zawsze żartobliwie mówię, że są to szachy w ruchu, ponieważ trzeba dosyć dużego wysiłku intelektualnego, nie tylko sprawności fizycznej, żeby okazać się tym najlepszym. Szermierka jest sportem, jak ja to określam, wieloelementowym, czyli jest ważna koncentracja, ważne oczywiście warunki fizyczne, bardzo ważna jest technika indywidualna, sposób poruszania się, szybkość. Każdy zawodnik walczy trochę inaczej, w inny sposób, jeden bardziej defensywnie, drugi bardziej ofensywnie. W czasie treningu staramy się u każdego zawodnika znaleźć i wyeksponować jego cechy najlepsze, to co jemu akurat będzie najbardziej pasować. Założyliśmy klub w 2001 roku i w międzyczasie już zdążyły nasze dziewczęta te drużynowo wygrać Mistrzostwo Polski. Odbicie do czwartej i trafienie na ręce. Tu może naprawdę przyjść każdy. Pracuje się z dziećmi niezależnie od tego, jakie one mają warunki fizyczne. Pracuje się z dziećmi, które mają niekiedy trudną sytuację i ten sport jest dla nich szansą na zrobienie czegoś, na ucieczkę z blokowiska po prostu. Atrakcją dla młodych ludzi są bezpośrednie pojedynki, bezkrwawe pojedynki. To jest niesłychanie ważne, żeby się sprawdzić i móc wlać koledze, nie? Czy koleżance. Czy wiecie w ogóle, w jakim my się znajdujemy budynku? Co w ogóle tutaj było? Ta budowla, zbudowana blisko 400 lat temu, w 1604 roku, była taką wieżą obronno-wypoczynkową, czyli służyła z jednej strony do obrony, a z drugiej strony do zamieszkania. Właścicielem tego budynku był Jan Branicki, który dzierżył bardzo wiele tytułów. Był m.in. kasztelanem w Niepołomicach, tutaj niedaleko, pełnił urząd przy królu. I on sobie właśnie wybudował taką wieżę. Była ona siedzibą rodową rodu Branickich do 1771 roku, czyli do roku, w którym zmarł ostatni z Branickich bezpotomnie. Na przełomie XVIII i XIX wieku zbudowano dwór, natomiast budynek renesansowy stał się miejscem na rzeczy
niepotrzebne taką rupieciarnią, czyli po prostu lamusem. Dość unikalne jest kamieniarka, czyli wszystkie detale architektoniczne, które znajdują się we wnętrzu w sali rezydencjonalnej na pierwszym piętrze, czyli odrzwia kamienne i kamienny kominek. Nad drzwiami znajduje się taki portal z herbem Branickich gryfem. Wykonane są te zabytki z wapienia pińczowskiego. We wnętrzu lamusa znajduje się wystawa archeologiczna poświęcona garncarstwu z terenów Nowej Huty. Prezentujemy tam naczynia, które wykopaliśmy w trakcie wykopalisk. Prowadzimy jako oddział Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie bardzo ciekawe zajęcia dla dzieci. Dzieci mogą tu zapoznać się z pracą archeologów, uczestniczą w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych. Poznają też życie pradawnych mieszkańców tych okolic. Będziemy wszyscy mielić mąkę. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze ci to idzie. Zobaczymy, czy chociaż uda mi się zanurzyć rękę w mące. O, jest biała dłoń? Czyli troszkę żeśmy zmielili, natomiast no na bułeczkę by to nie starczyło. Następna osoba i pani na koniec, tak?